Z jednej strony mamy w pamięci słowa Pana Jezusa, który mówi: oto ja będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A z drugiej strony odnosimy niekiedy wrażenie, że Bóg o nas zapomniał. Odnosimy takie wrażenie szczególnie w najtrudniejszych momentach naszego życia. Czy rzeczywiście Bóg o nas zapomniał w tych najtrudniejszych momentach? O tym w dzisiejszym Słowie na Dobranoc. Serdecznie zapraszam. Pokój i dobro, witam Was bardzo serdecznie. Być może niektórzy z Was znają tę bajkę, którą chcę dzisiaj Wam przeczytać. Bajkę, którą znalazłem w zbiorze opowieści 365 okruchów, myśli na każdy dzień. Bajki, która mówi nam o tym, jak bardzo Bóg się o nas troszczy. Nawet jeżeli my tego nie zauważamy, nawet jeżeli tego nie dostrzegamy, nawet jeżeli wydaje nam się, że jest zupełnie, zupełnie inaczej. A dowodem na to, że Bóg się o nas troszczy, jest to, że się dzisiaj spotkaliśmy. Zobaczcie, Bóg się o was zatroszczył wczoraj. Przeżyliście wczorajszy dzień, lepiej lub gorzej, ale go przeżyliście. Zatroszczył się o was dzisiaj, jutro też się zatroszczy. Jutro też się zatroszczy, trzeba mu zaufać, trzeba powierzyć się jego ojcowskim ramionom. I o tym w dzisiejszej bajce serdecznie zapraszam. Tej nocy miałem sen. Śniło mi się, że spacerowałem po plaży razem z Chrystusem. Na ekranie nocy ukazały się wszystkie dni mojego życia. Patrząc za siebie, zobaczyłem, że przy każdym dniu mojej wędrówki przedstawionej na ekranie znajdowały się na piasku dwie pary stóp. Śledząc je na całej drodze, dotarłem aż do kresu moich dni. Stanąłem wtedy, spoglądając wstecz, i spostrzegłem, że na niektórych odcinkach widniał tylko jeden ślad. Przedstawiały one najtrudniejsze dni mego życia. Dni największych zmartwień, największych lęków i największych cierpień. Wtedy zapytałem: Panie, obiecałeś mi, że będziesz ze mną przez wszystkie dni mojej wędrówki. Dlaczego więc opuściłeś mnie w najtrudniejszych chwilach mojego życia? A wtedy Pan odpowiedział: Synu mój, wiesz dobrze, że jeśli obiecałem Ci, że będę z Tobą przez wszystkie dni Twojej podróży i że nie opuszczę Cię ani na chwilę, to dlatego, że bardzo Cię kocham. Dotrzymałem mojego słowa. Kiedy widziałeś na piasku tylko jedną parę stóp, to były chwile, w których musiałem nieść Cię w ramionach. Piękna historia, prawda? Piękna historia. Nie ma takich momentów w naszym życiu, w których Bóg nas by opuścił. Być może po prostu nie dostrzegamy Jego obecności. I to jest chyba nasz problem, że nie dostrzegamy obecności Pana Boga, albo inaczej. To my się przed Bogiem chowamy. Niejednokrotnie się przed Nim chowamy, albo nie chcemy Jego pomocy. Wydaje nam się, że sami sobie poradzimy. Bóg chce nam pomóc. Naprawdę Bóg chce nam pomóc, bo nas kocha. Bo nas kocha i chce nas przeprowadzić przez to nasze życie do celu naszej wędrówki. A tym celem jest niekończące się szczęście w niebie. Pozwólcie się Panu Bogu poprowadzić. Pozwólcie wziąć się Mu w ramiona. Pozwólcie Mu nieść się, zwłaszcza w najtrudniejszych momentach waszego życia. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Dobrej nocy.